Dzisiaj nie pada i możemy w końcu położyć te kamienie na ścianę, którą wcześniej przygotowaliśmy. Tak, jest płyta z OSB zagruntowana specjalnie, żeby na zewnątrz mogły być te kamienie. I kamienie ułożymy w porządku takim bardzo, bardzo zen, powiedziałabym. Czyli poziome pasy, to jest kamień rustykalny, ale będzie taki modern rustik. Macie, tak, tak. Ty idziesz do góry. Ja idę do góry. Do samej góry. Do samej góry. Ja idę na dół i pode mną jeszcze będzie cienki pasek, potem znowu gruby i będą takie różne i potem znowu ten pasów. Tak, tak. Bezfugowo je kładziemy, a kamienie zostaną już położone, to później je pomalujemy w takim samym kolorze jak wszystkie ściany, czyli taki złamany biel. A jeszcze wcześniej zaimpregnujemy kamienie, żeby zniosły temperatury. Oczywiście. To się wie. Stoimy przy zwykłym oknie, przy zwykłej ścianie do czasu. Zaraz zamontujemy prąd do szafy, który kupiłyśmy w zwykłym markecie i który będzie służył jako takie imitacje okiennic. Tak, bardzo prosty zabieg. Szatersy, tak się to nazywa fachowo, szatersy staną przymocowane do ściany na stałe, nie będą się uchylały jak okiennice wewnętrzne, zewnętrzne, tylko mają je udawać. I zostawiliśmy specjalnie na tej samej wysokości, w czterech miejscach, oświetlenie, wyciągnęliśmy kabelki, żeby na tych szatersach zamontować lampki. Robimy przymiarkę. To nie będą zwykłe lampki, tylko białe latarenki. Na białych szatersach i jeszcze dodatkowo ta donica. Tak, z ziołami. Zupełnie nie to mieszkanie, nie tak. To będzie klimat. Magda, niesamowity kontrast. Za nami tramwaje, samochody, a my leżymy w jakimś takim dziwnym, odrealnionym miejscu. Ja nie słyszę tych samochodów w ogóle. Nawet nie muszę mieć słuchawek, no, bo tak to jest ładnie. Teraz stał się takim dodatkowym pomieszczeniem, przedłużeniem salonu. No i mają stół, też z czego jestem najbardziej dumna, z tego, że zmieścił się wielki stół, bo w mieszkaniu tego nie ma. Oni jeszcze tego nie docenili, ale jak przyjdą goście i usiądą, zobaczą, jak fajnie jesteś przy stole. Przez 3 lata na tym małym przedsiedniu. Także myślę, że... Bo tak na ten stół na razie patrzą, tak jeszcze go nie czują. No tak praktycznie ale bardziej. Muszą się z nim oswoić. Ja myślę, że możemy ich zapytać o wrażenia za parę tygodni, jak naprawdę mieszkają tutaj i zjedzą parę wspólnych śniadań. Fajnie jest.